Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo kolejne testy mojego gimbala, tego, którego widzisz tutaj. Jest Sony Alpha 6500 ustawione na tym torze gimbalu i jakoś udało mi się, że tak powiem, wypoziomować tego Sony Alpha 6500 razem z mikrofonem Rode VideoMic Pro Plus tutaj na tym, że tak powiem, na tym aparacie i trochę prób i błędów. I pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście mikrofon na aparacie i gimbalu troszeczkę pogarsza zakres ruchów tego gimbala. No jest niestety kłopot ze zrobieniem wszystkiego tak jak chcesz, ale jeżeli ma to być tylko wideo vlogowanie takie jak to sprawa jest do rozważenia, ponieważ aż takiego zakresu nie potrzebujesz, w zasadzie potrzebujesz tylko siebie i a w zasadzie twojej buźki, jakiegoś źródła nagrywającego dźwięk, czyli mikrofon zewnętrzny nagrywający to, co mówisz, twój przekaz i wydaje się, że powinno być ok. Pierwsze problemy, jakie napotkałem przy wyważaniu gimbala, to jest to, że no, musisz troszeczkę pokombinować. Jest pełno poradników w internecie, także w języku polskim, myślę konkretnie o YouTubie. I ja do tego celu używam jakiegoś statywu, mocuję gimbala na statywie i jak zamontuję gimbala na statywie, to potem wszystko jakoś tak metodą prób i błędów. Parę minut to zajmuje, ale jakoś dałem radę. Tutaj zrobię parę takich ruchów. No, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Druga jest sprawa taka, jak już zakładasz kamerę na gimbala, zrób wszystko, aby pozdejmować różnego rodzaju akcesoria, prawda? Czyli pokrywka do obiektywu, ustawić ten tilt screen, czyli monitorek z tyłu w takiej pozycji, jakiej ma być na końcu, prawda? No i w tym momencie nie musisz kombinować wiele, jak już tego ten aparat zamocujesz, ponieważ wszystko masz gotowe, prawda? Teraz następna sprawa. Musisz właściwie ustawić aparat, jeżeli chodzi o te ustawienia wewnętrzne, czyli w moim przypadku to jest ustawienie głośności, ustawienie przesłony, ustawienie tam balansu bieli i tak dalej, tak żebyś potem tylko włączył aparat, no i zaczął nagrywać. Zrobiłem już parę prób wcześniej. Jaki miałem problem, że pomimo używania obiektywu Sony 10-18 Optical Steady Shot, no jakieś były problemy z ostrością i pomimo to, że był priorytet twarzy. Potem pokombinowałem i się okazało, że jednak do vlogowania jest najlepszy pole ostrości, najlepsze jest szerokie, obszar pola ostrości najlepszy jest szeroki, bo wtedy jak masz ten priorytet twarzy, to chcesz czy nie chcesz, to jakimś cudem tą twoją buźkę złapie. Także, no niestety, podstawą są tutaj
optyka Sony, ponieważ no, jest tak dostosowana, że łapie tą twoją buźkę, chcesz czy nie chcesz. Oczywiście łapie buźkę ostrą. I to jest właśnie cała zaleta tego, że używasz sprzętu jednej firmy. Czekam ciągle na Sigma 16 do e-mounta. No czekam, ale coś się nie mogę doczekać. I pewnie dlatego kupiłem, w zasadzie zainwestowałem w to 10-18. Dobra. Problem z gimbalem mam jeszcze taki, że przynajmniej starsze wersje tych gimbali nie za bardzo wiesz, w jakim modzie jesteś, prawda? Czyli ma chyba trzy zakresy działania i no nie ma z boku jakichś wskaźników. Musisz to trochę robić na czuja lub takim tutaj przyciskiem kombinować. Po pewnym czasie już wiesz, co musisz zrobić, żeby sprawdzić, gdzie jesteś, prawda? Ale o, teraz mi zwariował. Teraz mi zwariował, uciekł gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Dobra. Odwrócił się do końca. Dzięki Bogu, jest już z powrotem. Także, no, uwagi na gorąco. Byłem właśnie bez gimbala sprawdzać ostrość, w zasadzie autofokus tej 10-18 i przez to, że nie zrobiłem szerokiego pola ostrości, pomimo priorytetu twarzy, aparat potrafił zwariować, ostrość nie łapało. No i jakoś tak było, jak było. W zasadzie zrobiłem jakiś godzinny spacer tylko po to, aby materiał na razie czekał na jakąś tam obróbkę. Nie powiem czego, prawda? Bo nie za bardzo wiem, co z tego materiału miałbym puścić. Także, jeżeli chodzi o zalety Alfa 6500, rewelacyjny autofokus, jak już nastawisz wszystko tak, jak potrzebujesz mieć nastawione. Jeszcze tylko tutaj pokombinuję. Jak już nastawisz wszystko tak, jak potrzebujesz mieć nastawione, coś mi ucieka. Coś mi ucieka, nie wiem. Nie wiem dlaczego, czyli jeszcze raz. Czyli jeszcze raz spróbuję. Natomiast nie mam pojęcia, dlaczego. Nie mam za bardzo pojęcia, dlaczego przy kliknięciu tutaj w przycisk mode trzy razy, raz się to, że tak powiem, raz daje radę się przesunąć do selfie modu, raz się nie daje. Także jeżeli masz takie zabawki, to z pewnością mogę ci tylko powiedzieć, że musisz się trochę pobawić. Nie jest to tak, że o, już ucieka, nie wiem, ucieka mi i nie mam pojęcia, dlaczego uciekł tam, gdzie nie powinien uciec, prawda? Także na tym kończę. Mówię, potraktuj to trochę jako, potraktuj te moje filmowanie trochę jako takie testowe. Nie od razu Kraków zbudowano, znowu uciekł. Także znowu uciekł. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale.